Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 73. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Już, moi drodzy, przyciągniemy sobie Laresa do siebie. Jeszcze dostaniemy trochę punktów za to. Geldern jest wolna. Widzę, że jak zwykle robisz sporo zamieszania. Orkowie z innych miast nie będą siedzieć z założonymi rękami. Pozostaw to mnie. No dobrze. Załóżmy, że wiesz, co robisz. No i dobra. Mamy to z głowy. Myślę, że możemy na spokojnie się przespać do rana. Okej. Poszedł sobie usiąść na krzesełku. A ja byłam przez chwilę pod łóżkiem. I to nawet nie tylko przez chwilę, tylko parę razy. Dobra, no to co? Wydaje mi się, że możemy ruszać. Jeszcze bym tylko sobie zerknęła na te sprawy związane z tymi broniami. Moc przodków. No spoko. A Dragrod jest potrzebny jeszcze. O la 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 la. Zrobimy sobie jedną sztukę zawsze tylko. Bo wiecie, nad czym się zastanawiam? Czy nie opłaca nam się przypadkiem? Tu też jest Dragrod potrzebny. Miecz runiczny. Ojej. Mam wyłączone te? Moment, tutaj mam trzy sztabki. Powinna mieć trzy sztabki czystej magicznej rudy. A czemu ja mam tylko dwie? Przecież nie kułam. Ty, ale jaja, nie? Moment. Powinny być trzy w grze. Czy ja za coś nie odebrałam sztabki jako nagrodę? Zaraz, Gothic 3. Sztaba czystej rudy. Zobaczmy. Powinny być trzy sztuki. Tak. Pierwszą można znaleźć na kowadle w pobliżu pieca. Ej, nie zgarnęłam z kopalni sztabki. Wiecie co? Chodźmy tam. Chodźmy tam, bo nie chcę o tym zapominać. Faktycznie tam leży. Tam leży sztabka. Przynajmniej powinna. Od patcha 1.75, a no my mamy patcha 1.75, więc powinna leżeć. A jak nie, to znaczy, że mamy coś zbugowane w grze. Ale mam nadzieję, że nie. Rozbraja mnie to, że mamy 100 reputacji u Nordomarczyków, 100 u gildii jakby gońców leśnych. Mielibyśmy też 100 u buntowników, gdybym trochę nie pomagała orkom, przynajmniej z tą dostawą z Nordmaru. Ale no już powiedziałam sobie, że bez przesady i tak fajna reputacja tutaj będzie. No, u koczowników też nie będziemy mieli 100 już, bo zabiłam jednego koczownika. Ale to też nie problem. Wiecie, ja sobie w ogóle pomyślałam, że to nie jest właśnie żaden problem, dlatego uznałam, no dobra, spoko. Najbardziej mnie rozpierdziela fakt, ile tych żył rudy jeszcze nam zostało tutaj. Na kowadle. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. No, no tu było jakieś kowadło. Nic wielkiego się raczej nie wydam. Jest. Tylko mamy trzy sztabki. Się obijać. To tak jeszcze z takich zaległości. Chyba nie chcę tego słyszeć. Dobra, no to co? Lecimy dzisiaj do Silden. Jasne. Czemu Silden nie? Zrobimy rewolucję. Nie powinni mnie jeszcze bić. Możemy rozpocząć rewolucję... Idąc do głównego bossa. I w sumie...
To nie byłoby głupie. Zaraz będzie, że jakieś mory zabijają jego ludzi. Złe wieści. Coraz więcej naszych miast jest odbijanych przez mory. Jeśli to się nie skończy, będziemy musieli zabić wszystkich, którym nie ufamy. Co próbujesz powiedzieć? Sam sobie odpowiedz. A, to jeszcze nie tutaj, rozumiem. Dobra, skoro to jeszcze nie jest ten moment. To ja zacznę od ciebie, Grompel. Czy ja mogę cię tak po prostu pobić? Tak jest. Już nie ma odwrotu. Przynajmniej już nam szaman nie będzie żaden przeszkadzał. Co tu się dzieje? O Panie Boże Chryste. No dalej. Czy wy to widzieliście? Co tu się odgrzmi... O Boże. Zdążę się napić? Zdążę bez problemów. Tak jak ja wyrzynam tych orków, to jest po prostu niepojęta sprawa. No, tylko czasami właśnie dzieje się tak, że coś nie działa jednak. Dobra, nic nie widzę. Okej, szósteczkę walniemy sobie. Nie zdążę. Zdążyłam. Haha. Dobra, dzisiaj mam kawę do nagrywania, jakby się ktoś z was zastanawiał. Robimy siekę. Dobra, tu wolę właśnie na krótkie brać. Widzę, że to nie ma sensu czasami. O Chryste, Panie. Tu jest w Silden bardzo dużo przeciwników, bądź co bądź. O kurde! By mi ktoś tu pomógł, panowie! O, ludzie, nie zdążę. Noż, kurde! No prawie się udało. Tu powinnam zdążyć. Dobra. No bij. No Chryste. Jednak bądź co bądź, broń dwuręczna jest jednak naprawdę bardzo wolna. Jakbym to miała na toporze robić, to bym się posrała chyba. Znaczy wiecie, jak jest taka grupa i ma się wytrzymałość, to można zrobić ten kołowrotek, ale... Najczęściej to ja tej wytrzymałości jednak nie mam. Kurde, no proszę was. Gin już, stary. Dobra. Tu strzelają. Strzelcie sobie w głowę. Uch.
Dobra, stary. Jarol. A, bo to Gives się leje, dobra. Zdążę? Chyba zdążę się wyleczyć. I troszkę podrasować. Dobra, idą kolejni. Ja ci pokażę. Chyba nie wiedział, czy ma atakować mnie, czy tego asasyna. Dobra. Okej. Dobra, Brontop. Pokazałeś mu! Dobra, dzięki stary. Okej, idzie kolejny na mnie. Pomożemy tamtemu. Dobra. Dedykuję to zwycięstwo Beliarowi. Dobrze, stary. Ludzie, walka! Okej, oni biegną z tego miejsca, gdzie wcześniej się spotkaliśmy. Ludzie, walka! Nie daj się! Oni tu byli przybagowani wcześniej. Zbagowałam ich nieźle, z tego co widzę. Ała! Co jest? Aha, bo ten asasyn tu przyszedł. Dobra. Tu zrobimy siekę teraz życia. Serio? Denpog jest taką słabą tą jednostką? Jakiś odwrót? Coś w tym stylu? O, dzięki stary, że przybiegasz. Czekałam na Umbraka. No i dobra. Okej, ktoś tu jeszcze coś gada. Tylko poczekaj, chłopcze. A, tu jesteście. No i pięknie. I do widzenia. Dobra. Dobra, Kadok, ciebie zostawił, bo byłeś całkiem niezłym ziomkiem. Idziemy po starą skrzynię. I chyba spadamy stąd. Ewentualnie pójdziemy powiedzieć parę osobom, że rewolucja się udała. Mamy kostur maga, kostur niewrażliwości. Wygląda całkiem fajnie. Tu więcej chyba już nie było skrzyń starych. Dobra. Komu by tutaj powiedzieć? Ino gdzieś powinien być, nie? Silden zostało wyzwolone. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że to przeżyje. Masz dozgonną wdzięczność mieszkańców tej doliny. Weź to w nagrodę. Jeśli zechcesz kontynuować trening, daj mi znać. Dzięki, stary. W sumie siła to jest jedyna rzecz, której mogę się aktualnie uczyć. Co jest troszkę głupie. Teraz wszystko należy do nas. No i dobra, wy nic już nie chcecie. To nie. To co, myślę, że możemy iść do Trellis teraz, nie?
No tak, jeszcze będzie Montera. Cześć, Torus. A, bo tu też się biją z tym asasynem. Zatrzymaj się, Mora. Nawet z grupą. Można bardzo łatwo wykorzystać zamieszanie. Złe wieści. Już więcej ryzykować nie będę. Wszystkie podejrzane zostaną zabite. Porobię cię na kawałki. No i dobra, zaczniemy od Waka w takim razie. Tak, nie daj się! Tutaj szamana nie ma żadnego. Dobra. Do widzenia, stary. Panowie, nie macie szans, wybaczcie, no ale... Nie macie, kompletnie. Dobra, F5 troszeczkę, żeby nie było. A, bo tu jakiś kusznik jest głupi. Właśnie tak. No, to jest chore akurat. Gdzie mój paladyn? Powinien tutaj coś robić, nie? Halo, Konrad? Czy on właśnie powiedział... Czemu on mi nie pomaga? What the fuck? To aż jest dziwne. Ej, to akurat tak nie powinno być. On powinien mi pomóc. Co za ćwok. No i właśnie zmarnowałam całą wytrzymałość. O kurde. Spróbuj tylko. Dobra, to by się przydało zrobić trochę odwrót, nie? No kurde, rusz się, kretynie. No i kurwa, no i tak, nie? Zatrzymaj się, będzie na strzępy. Będziesz krwawić. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę sztucznego przeświadczenia, że mogę coś zrobić, a nie mogę tak naprawdę zrobić nic. To jest chore. Porąbię cię na kawałki. Zgonię cię jak mama. Tam się piętrzą. Zrobię zaraz mi odwrót. Podejrzewam. Ta grupa wystarczy, żeby rozpierdzielić wszystko. Dobra, widzę, że fajnie panowie czekają. No, rusz tą bronią głupią swoją. Ja tego nie rozumiem. Zatrzymaj się, Mora. Ale się wpierdzieliłam. No biegaj, a nie tańczysz w powietrzu. Masakra. Porąbię cię na kawałki. Dobra. Zdążymy? Nie wiem. Tak na styk. No przecież, nie? Po co trafiać? Cokolwiek robić? No dawaj! Nareszcie coś się dzieje. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. No tak, no przecież. Jak można mieć tak duży zasięg z broni i nic nie robić komuś? To jest absurdalne.
Weźcie już sobie, idźcie. Wszyscy. Jeszcze mi brakuje tego, żeby mnie tutaj... A ty żeś skąd się wziął? Nie mam pojęcia. Oni biegną z drugiej strony, czy jak to jest? Zatrzymaj się, Mora. Dobra, dobijamy do końca pomału. Tak coś czuję już, że mamy ostatki z ostatków. No i dobranoc. Uff. Jest troszkę pitolenia się. O tak, dobrze, bagujcie się tutaj. Tak, super. No i dobra. Spoko. Tylko dlaczego ten paladyn mi nie pomagał? To było aż zbyt dziwne. Kurde, chłopie, ty kretynie jeden. Trellis jest wolna. Twoja misja dobiegła końca. Ale walka przeciw siłom zła jeszcze się nie zakończyła. Jestem do twojej dyspozycji. Będę walczyć u twego boku, wyzwolicielu. Ty mnie nawet nie denerwuj, ćwoku jeden. Czy tu była jakaś fajniejsza skrzynia oprócz tej ciężkiej? No nie wydaje mi się, żeby tutaj coś było. W skarbcu? No niezbyt. Fajnie, tak, idź się rozgość, kretynie pieprzony. Jeszcze sobie na tronie usiądź. Już myślałam. Masakra. Jak się będziemy teraz teleportować do Montery, to mnie zaatakują na wejściu. I w Faring to samo. Ale co nam pozostało? Tak naprawdę nic. Na pewno jeszcze można by było machnąć dzisiaj Monterę. Na Mertanę się nie nastawiam, że całą uwolnimy. Trzeba będzie zrobić odwrót od razu. Porąbię cię na kawałki. A no właśnie. No bijżesz, kurwa mać. Spierniotę cię jak robaka. Dobra. Wiecie co? Zacznijmy od farmy. Kurwa. Jak można mieć taki wielki zasięg i to nic nie daje? Dobra, wy macie silniejsze zbroje. Kto tutaj z kuszy strzelał, że tak dostawałam dziwnie? Nie wiem, ale mamy jakiegoś kusznika. Kto tutaj strzela? Tamten typ tak dobrze snajpi? Kurwa, idź już. Tak! Do piachu. Ja się dziwić, że orkowie nie przyszli z zamku. O,
Oni tutaj nie mają szamana żadnego, nie? Nie, to jest uproszczenie tych pierwszych miast, że nie ma szamanów. Hej, ludzie! No dalej! No chodźcie. My się tam bagują na tych schodach. Ani kroku dalej. Dobra, musimy wejść tutaj, bo nic z tego nie będzie. Tamten też powinien mi pomagać. Pomoże mi ktoś tutaj w ogóle w tym mieście? Marik już przyszedł. Dobra, panowie. Kolejeczka, tak? Dobra, może być. Dobra, no widzę, że tutaj za dużo ich nie ma, ale ci moi towarzysze to widzę, że się bagują. W momencie, gdy nie mamy na czerwono kogoś. No dosłownie przecież tamten mi powinien pomóc, Sanford, nie? O, nic. Nie wiem, jakby nie zauważył, że ja tu robię jakąś wyżynę. Stary. Dobrze. No dawaj. Dzięki. Rychło w czas, kretynie. Co ten ork robi tutaj? Ja nie wiem. Pokazałeś mu. Ależ dziwnie. Ja naprawdę muszę mówić, uwolnijmy to miasto, żeby oni zaczęli uwalniać to miasto. Nie było tak kiedyś. No da... Tamten bił wcześniej niewolnika. Dobra. Myślałam, że Monterę będzie ciężko odbijać, a szczerze, prościej mi się odbija niż Trellis. Pewnie dlatego, że w Trellis... Pewnie dlatego, że w Trellis jest dużo elitarnych, tak samo jak w Faring. O, Ashton przyszedł. Dobra, odsuniemy się trochę, bo tam widzę, że... Beź jest kretynem. Przecie widzi kątem oka, że ten mu chce kosę wbić pod żebro. To oczywiście nie trafi go kątem broni, nie? Dobijamy? Czy jeszcze? Dobra, giniesz już. Pokazałeś mu. Okej, nic nie widzę. Teraz będzie koniec już.
Byleby to nie był mój koniec. Mam tak mało HP, że... W sumie się jeszcze nie leczyłam w ogóle, nie? No dawaj. Mam kusznika na plecach. Więc też nie jest idealnie. Ostatni? Jeszcze kurde leją mnie. No dobra. Tu jest jeszcze trochę towarzystwa. No dawaj. Czy tu jest jeszcze tyle ludzi? O kurde. Ja pierdzie... się dałam wsadzić. Trzeba zrobić mały odwrót. Tylko poczekaj, chłopcze. Ja ci pokażę. Dobra, ale już jest końcówka. Czuję to. Ale ja nic nie zrobię, jak ci kusznicy będą mi tak psuli dupę. Kto tu jeszcze strzela? Dobra, tam jest jeszcze jeden kusznik za mną. Nie produkuj się. Ja mam powiedzieć, że... Ej, nie dostałam expa. Dobrze wiem, dlaczego nie dostałam. Bo już go biłam. Dobra. Końcówka. Większość orków już tutaj nie żyje. No gin. No kurde, znowu to samo. Ach. Bez jest upośledzony. Umysłowo. Nareszcie. No, mówiłam, że już końcówka, a tu nie widać, powiem wam. Ani trochę. Ani trochę nie widać. No nareszcie. Uff. Dobra. Kolejne miasto odbite. Ani kroku dalej. Wódz ucieka niestety. Chyba, że się tam zaklinował. Zaklinował się? Nie, zwiał. Dobra, Sanford. Mamy to, że tak powiem. Montera jest wolna, a ty jesteś bohaterem. Niech cię Ino sprowadzi, przyjacielu. Proszę, masz tu kilka rzeczy, które ci pomogą. Dzięki. Okej. Czy coś tu jest fajnego do zebrania? Nie wydaje mi się. Nie było tutaj żadnej starej ani ciężkiej skrzyni. Tu był jeszcze jeden typek, co nam pomagał, ale nie wiem, czy on żyje w ogóle. Możliwe, że nie.
Nie będę się nim przejmowała za nadto. Czyli co, tak naprawdę z Myrtany nam zostało Faring. No ale na dzisiaj Faring to już trochę przesada by była chyba, nie? Chociaż z drugiej strony dlaczego? Skoro Monterę wybiliśmy w tak krótkim czasie, to Faring to jest tylko kwestia paru minut. Najwyżej zakończymy serię wcześniej niż planowałam, nie? Tak się w sumie składa. Zaraz upuszczę ci. Właśnie, zrobimy tu odwrót na samym początku. Bo tu się wszyscy na mnie rzucą za jednym razem. Ej, ale chodźcie. Halo. Hej ludzie, walka! Zacznijmy jednak tak od dołu. Warto od dołu zacząć jednak. Dobra, Connor nie trafił we mnie. Dobra, myśliwi też mi pomagają z tego co widzę. A nie, wy walczycie po prostu z tymi. Z Alim. Okej, zrobimy trochę odwrót, bo mnie blokują. Ja nie planowałam odbijać dzisiaj Faring. W ogóle nie planowałam dzisiaj odbijać całej Myrtany, ale tak wyszło, że nam to bardzo dobrze idzie. Więc dlaczego by tego nie zrobić? Dlatego, że już nie mam życia. Dobra. Dopóki szamani żadni nie przyszli, to jest git. To ile ja się orków nawyżynam teraz w tym czasie. To jest kosmos. No dawaj. Spike, do widzenia. No niestety. Nie współpracowaliście. Strażnik bramy jest też już lesem. Dobra, to akurat wiem, że mi nikt nie pomoże. Bo tu nie ma za bardzo nikogo do pomocy. Okej. No to co? Czekamy na nową dawkę przeciwników. Ali niestety nie żyje już. O, Mitch wrócił z powrotem. Dobra, na arenie nikogo nie ma. Tam mojego z góry nie idzie nigdzie? Nie. No dobra. Tu się dopiero zacznie. Tu jest szamanów przynajmniej dwóch. Zatrzymaj się, Mora. Hej, ludzie! Walka! Na pewno dwóch jest. Pokaż mu! Dobra, zejdziemy sobie niżej trochę. Dobra, zrobimy wycofkę trochę. Dobra, chodź tu. Hej ludzie, walka! Tak!
Tak jest, kusznicy. Tak! Nie daj się! Wiecie, ja troszeczkę się tak wycofuję, hej, bo... Walka! Pokaż mu! Dlatego, że tam właśnie szamani mogą z góry przyjść, nie? Szczególnie ten Urgosz jest najbliżej aktualnie. Tak! A na razie nie jeszcze nie ma nikogo takiego. A propos szamanów, już widzę go, że idzie. Ej, ludzie! Walcz! Pokaż mu! O, panie. Tak! Przebije się trochę? Minimalnie. Wy sobie idźcie stąd, kretyni. Dobra. To w kolejnym odcinku odbijemy pustynię, wychodzi na to, nie? Patrzcie, co się tutaj dzieje po prostu. To jest hit. No kur... Bezi się baguje. O Panie Boże Chryste. Dostałam prosto w tyłek od tego szamana, nie? Dobrze, że w sumie zeszliśmy niżej. Dobra. Okej. Przyszedł tutaj. Schowasz to? Te czary byś schował. Kurwa no! O Boże. Randomowa chata to chyba dobry pomysł. Nie wiem. Nagle ktoś kosi na dworze, przecież nie wstanę teraz zamknąć okna. Powiem tak, zapraszam panów. Ja się nie boję, bo ja poczekam tutaj. Szamana dalej nie ma. Dobra, widzę go. Nie wiem, czy broni nie wyciągnął. Nie, rzuca. Dobra, no chodźcie do środka, chodźcie. Gin już. A ty się uspokój. Dobra. Nie wiem, czy przyjdzie nam zaszczyt zabić Kana. Wydaje mi się, że nie. A zresztą Kan kanonicznie przeżył. Napad na Faring. O Chryste Boże. Ojojoj. Ludzie, walka! Gin. Walnij go! Dobra, przyszedł szaman numer uno. Wchodzimy na zamek. Dobra, że będą przychodzili typowo od Kana chyba. Zatrzymaj się, Mora! Stoję, no chodź. Dobra. Idzie kolejny. Powinnam kończyć odcinek, ale... Nie kończymy. Bo jesteśmy na końcówce dosłownie odbijania Myrtany, nie?
Okej, no przyszli kolejni. Przyszedł szaman jakiś. Dobra, zrobimy tak. Ej ludzie, walka, bieg dalej. Dobra, teraz możemy się cofnąć kawałek. Co jest? Czy się ślizgałam przez chwilę na schodach? Nie mam pojęcia. Szamanów już więcej nie przewiduję. Ty masz mniej HP. Ej ludzie! Walka! Dobra, ty też już nie żyjesz. Ej ludzie! Walka! No dawaj! Tak. Musimy zrobić odwrót. Dzięki, że poczekaliście. Nie wiem, czy do Kana dojdziemy. W teorii to nie ma opcji, że ucieknie, nie? Okej. Chyba sobie trochę poczekamy. Serio, gościu, schowaj te kusze. Ej, ludzie! Walka! Tykan przyszedł bezpośrednio, nie? Dobra, stary, trudno. Zabij wodza orków. Plus 10 tysięcy expa. Robicie już ten odwrót? Tu was już praktycznie nie ma. Uff! Ej, mamy to. Cudo, nie? No i dobra. U buntowników 96. Wiecie, co to znaczy, no nie? Że odbyliśmy całą Mertanę. Nieciekawe. Dzięki ci bardzo, Bezi, że mówisz, że to jest nieciekawe to, co mówię. Już to wiem. Tutaj jest gdzieś jakaś historia do przeczytania, dlatego tu chodzę. Tu jest napisane coś o alchemii. To może niekoniecznie. Tu jest napisane coś o alchemii. O, spoko, dzięki. Dzięki bardzo. Podejrzewam, że mogłabym królowi powiedzieć, ale... Król się o tym wszystkim w ogóle nie dowie, bo... No nie żyje. Tu są jakieś fajniejsze kuferki, więc zerkniemy sobie na nie. I Zuben udał się na pustynię i wbił kostur w ziemię i zawołał: tu będzie twoje królestwo. Tak oto wiara orków stała się wiarą ludzi. Okej. Spoko. Chyba już tak daleko tej historii nie znałam, jeżeli mam być szczera. Ale to chyba nie jest jedyny pulpit tego typu. O, tu jest skarbiec. Nic ciekawego. Co najwyżej mikstury życia mi się przydadzą stąd.
No i fajnie. Solidny, metalowy. O, tam był meteor. No to nieźle. Dobra, możemy jeszcze wejść na górę. Więc korzystajmy z tej okazji. Zebrać trochę pierdół, które się do niczego nie przydadzą. Ale pierdoły to pierdoły. Jest kolejny pulpit. Nieciekawe. Myślałam, że może będzie coś o alchemii. Ale nie było. O, tu jest biblioteka. Nie ma tu nic ciekawego. No to Bezi, naprawdę szkoda, przykro mi. Tu jest napisane coś o alchemii. Dobra, a jakaś historia jeszcze będzie? Nie ma tu nic ciekawego. Chyba nie. Nie ma tu nic ciekawego. No wiecie, warto sprawdzić, nie? Już to wiem. Dobra, ostatni poziom. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, Bezi, rozumiem. Już to wiem. Okej. No i tu już w sumie nic nie ma. Okej, i co teraz? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że możemy... Możemy stąd spadać. Nie ma nawet komu powiedzieć o tym wszystkim. Są wykopaliska. Lubię tą muzykę, która jest na wykopaliskach. Jest naprawdę fajna. Dobra, skana zebrałam. Z tego szamana bym jeszcze zabrała moje szczawie królewskie. On jest tam niżej, z tego co pamiętam. No i dobrze, fajnie, udało się. Tutaj gdzieś ten szaman powinien leżeć. O, tu jest. Oddawaj moje szczawie, dziękuję, gnoju jeden. No i co, i gospoda nie ma żadnego właściciela, goście był po stronie orków. Słabo. To co, może ruszymy prosto na pustynię już? Ewentualnie dokoksimy się ze siły, nie? Bo w sumie to by był dobry pomysł, myślę. Czy ktoś chciałby się dowiedzieć o tym? No, pewnie w Węgardzie by chcieli, ale tam już nikt nie żyje. Także, no trudno. W Nemorze był paladyn i on nas chyba mógł uczyć siły, wydaje mi się. W ogóle może możemy powiedzieć, że jest wolny Trellis już? Trellis nie ma już przywódcy. Wak nie żyje. Nie pozostało mi tu już wiele do zrobienia, prawda? Nie dasz mi żadnego ekspa za to. Trellis zostało pokonane. Wak nie żyje. I bardzo dobrze. Choć szkoda, że walka o Trellis już się skończyła. Ale wy jesteście dziwni. Nie wierzę w ani jedno słowo. Dobra. Dajemy w siłę, bo nie ma w co innego dawać. Możemy zrobić sobie jeszcze miksturę siły. Ojcu, i tak cię do tego zmuszę. To chodźmy do... Dobra, nie, może nie do Zubena. W Bensali też były te rzeczy.
z ciebie szaszłyk! A, bo tu się znowu z orkami leją. Klasyk. Mikstura, siłę. Możemy wypić. No i co? I moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy dzisiejszy film tutaj. Teraz przed nami będzie rozruba w miastach asasynów, więc tam myślę, że zejdzie nam też trochę czasu. Ale będzie ciekawie. Jak nasza lista zadań w ogóle? Mamy 3 zadania. Z czego wszystkie są główne. No tak, no brzmi sensownie. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć.